chciałaby określić, który prowadzony w tempie, który pozwalał podejmować właściwe decyzje, predyspozycje do WKKW 7,5. Łączny wynik konia Hebron dosiadanego przez Julię Kornaszewską to 14,2 punktu. A na trasie cross obserwujemy kolejną parę i jest to Hancor pod Beatą Ślązak. Hancor to ogier rasy trakeńskiej po Napar od Helmait po Velsas. Hodowcą jest pani Agnieszka Gąsowska, a właścicielką pani Joanna Biurek. The result of Hebron is 14,2 points. And now on cross country we can see Hancor. It's Trakener Stallion by Napar out of Helmanite by Velsas. He was bred by Agnieszka Gąsowska, is owned by Joanna Biurek and is ridden by Beata Ślązak. Czas konia Hancor to 3 minuty i 19 sekund. Time of Hancor is 3 minutes 19 seconds. So it's over, time allowed. Last horse, the start of the jump, we gave him 6. We felt he was quite loose in front. 6.5 for the approach to the fence. 7, we felt there was ample length in the gallop. 6.5 for the willingness to cooperate, and 7 for the predisposition to eventing. He made some good decisions for himself, even though sometimes he didn't want the fence on the correct strut. Ocena przejazdu Ślązak na koniu Hancor, z tyłu skoku ocenia numer 6, tutaj uwagi co do pracy przodu skoku, podejście do przeszkody 6,5, galop w dystansie oceniony 7, dosyć dobra pilność tego galopu, 5 do współpracy z jeźdźcem 6,5, predyspozycje do WKKW 7, koń podejmował dobre decyzje, mimo że nie zawsze odskok wypadał w odpowiednim miejscu. Want
łączny wynik konia Hanko dosiadanego przez Beatę Ślązak to 12,5 punkta. A już na trasę krosu wyruszył kolejny koń dosiadany przez dosiadana